Ja, Wojciech Suchodolski, bardzo przepraszam Jezusa Chrystusa i Matkę Boską za to, że nie dotrzymałem słowa tej obietnicy, że mógłbym zgrzeszyłem i za swój grzech przepraszam Ciebie, żebyś się mógłbym nie gniewał. To nie był grzech śmiertelny. Jeszcze Matkę Boską, tak? No? Jeszcze Matkę Boską? Tak. To Matkę Boską ma na tym, na łóżku. Już obrazy nie będę zajmować. Niech uklęknie tylko na. Ale tu na łóżku stoi, to nie. No ja od razu przyprosiłem chyba Matkę Boską i Jezusa Chrystusa. Oddzielnie masz przeprosić. No zrób tak, no jeżeli tak on chce. Ale tak. Masz mi oddać klucze też. I pozwolić. Ja zobaczę, przemyślę. A to ja dobrze, to ja. To jest. To nie będzie ważne chyba. Nie! Ważna! Nie będzie ważne. Ja chcę zobaczyć, jak długo wytrzymasz. To ja dzisiaj lajta też nie będę robił. No bardzo dobrze. Już jesteś spokojniejszy, jak przeprosił? No. Matkę Boską niż przeprosił. No to masz z tyłu obrazek, weź to? Wojtek, niech obrazek. Weź w ręce ten czerwony, o ten, no. Przeproś i on będzie spokojniejszy. Po co te kłótnie, niedziela jest. Ja, Wojciech Suchodolski, serdecznie, gorąco przepraszam Matkę Boską za ten grzech, że po prostu nie zdradziłem, tylko zgrzeszyłem. I serdecznie za ten grzech, że po prostu miałem nie wąchać rozproszennika, a zawąchałem. I serdecznie, gorąco przepraszam za ten grzech i proszę o wybaczenie. Spokojniejszy jesteś teraz? Widzisz, że łzy lecą u mnie? Ja widzę, Krzyśku. Widzisz? Mi też się zrobiło. Widzisz? Ha 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 ha